Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 25 grudzień 2011, Słubickie Łąki, pierwszy dzień świąt, pięknych świąt, rodzinnych, radosnych, pełnych miłości, ciepła i dobra. Dzisiaj kilka słów o fundamencie. Kiedyś poruszałem ten temat tak odrobinkę, troszeczkę mówiłem o tym naszym fundamencie, na który wszystko się opiera, z którego wszystko wyrasta, z którego wszystko wychodzi i który tak naprawdę wszystko kształtuje. Fundament, czyli to, na czym się opieramy, nasze wartości, to, w co wierzymy, to, jak prowadzimy nasze życie, bo je prowadzimy na podstawie czegoś, nie na podstawie jakiegoś tam, nie wiem, fikcji, prawda, wymysłu, chwili, momentu. Może niekiedy też tak bywa, prawda, ale on się to nasze życie, te nasze reakcje, nasze poczynania, nasze działania, nasze podejmowane bądź zaniechane, prawda, jakieś czynności i inne rzeczy, to wszystko prowadzimy, to wszystko robimy na bazie jakiegoś fundamentu, tego fundamentu, który jest w nas, czegoś tak mocnego, tak silnego, tak bardzo ważnego. I pytanie takie właśnie na dzisiaj, czy my potrafimy określić ten swój fundament? Czy jesteśmy w stanie go określić? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest dla nas tą podstawą, na której stoimy? To czymś takim, no, bezdyskusyjnym, bez cienia wątpliwości. Czymś, do czego zawsze możemy wrócić w każdej sytuacji. Możemy się odnieść. Czy mamy coś takiego? Czy wiemy, co to jest? Dla mnie osobiście, ponieważ jestem chrześcijaninem i tak zostałem wychowany, tak mnie rodzice wychowywali, rozwijałem się na bazie właśnie tego fundamentu, który formował gdzieś tam mnie przez lata. Miałem oczywiście lata buntu, odchodzenia, bycia kimś totalnie niezależnym, znanym tylko na siebie, czyli to gniazdko z tego kontaktu, tej wszechmocy wyłączałem, prawda, świadomie czy nieświadomie, ale potem znowu wracałem. Dla mnie tym fundamentem jest moja wiara. Nie mam wątpliwości, że jest moja wiara. Wiara, która daje mi siłę, daje mi moc, daje mi wizję, daje mi przekonanie, że to wszystko, co robię, robię ze wszystkich swoich sił i robię nie tylko dla siebie. Moja wiara daje mi moc do tego wszystkiego. Daje mi codziennie ten power, tą energię, tą chęć. To postrzeganie drugiego człowieka, to postrzeganie bliźniego, tak jakbym siebie postrzegał, tak jakbym siebie w nim widział. I robienie wszystkiego, co mogę i co potrafię dla drugiej osoby, tak jakbym to robił dla siebie samego. Wiem, że to wyrasta z fundamentu. Wiem, że to wyrasta z tego fundamentu, na którym stoimy, na którym się opieramy, z którego płyną nasze przekonania, nasze nawyki, to, jak biegnie nasze życie. Czyli dzisiaj taka mała refleksja, mała, ale wielka refleksja. Jaki jest mój fundament? Na czym stoję? Na czym się opiera? Co ma dla mnie wartość? W którą stronę idę? Jaki jest mój fundament? To pytanie na dzisiaj. Wesołych świąt jeszcze dalej. Wszystkiego dobrego. Hej, do jutra.